dotknij paluszki, by stracić wszystko. Poziom rzeczywistości jest to zero, jak moje konto bankowe. A mogę stać jeden. I będzie jeszcze gorzej. Ludzie będą dawać mnie mniej. Smutna muzyka mojej duszy. Stoję pośród bloków. Moje buty są stare, kupiłem je 2 dni temu, kiedy miałem pracę. Zabijcie je! Zabijcie siebie. Ej, masz radę? Czy mogłeś? Nie mogę, śpieszę się. Nie śpieszę się, tyle, żeby mnie nakarmić. Nie dobry, panie władze, ja nie chciałem wcale prosić o brodobny, ja po prostu chciałem ją zaćkać nożem, przepraszam. Nie będę jej ze śmietników, bo się rozoruje. Butelki, które są zagrzybione hifem, zbiorę je. Przepraszam, czy masz drobne? Hej, patrz, patrzmy zmiany! Albo drobne, zależy od języka angielskiego. Nie, przepraszam. Jak to nie masz? Widzę, masz wielkie, ogromne kieszenie. Pies. Ej, pies! Pies, masz mięso? Ten pies miał mięso na sobie. I się nie podzielił. Ej, chcecie moje śmieci? Oni chcą moje śmieci! Daj mi 28 centów! Mogę za to kupić frytkę! Dzień dobry, panie w krawacie, który mówi mi, że mam 0 książek przy sobie. Tak, jestem bezdomny i nie... No, ile przy... Moment, ty tu pracujesz, ile masz przy sobie książek? Masz przy sobie krawat. Albo zrobić krawat z książek, to jeszcze potworzy cię większym potworem. Potrzebuję 50 książek. Skąd ty wezmę 50 książek? Dobrze, taki... Ej, mogę... W kimble są książki. O mój Boże, to wygląda jak praca 2.0. Mogę się umyć, dziękuję. Umyłem się, wychodzę stąd. Dzień dobry, pani. Czy może pani cokolwiek mi ofiarować? Sprawdzę, okej. Ale dała mi pieniądze, czy stwierdziła? Tak, mogę ci dać, po czym sobie poszła. Drobne, czy masz... A nie, policja! Ej, nie możesz nic zrobić, idź sobie. Przepraszam, że jestem bez... Aaaa, kliknęłem na niego. Ostrzegałem cię, idziesz ze mną. My. Już mnie aresztowali. Pierwszego dnia bezdomności jestem na bezprawiu. Teraz policja się ze mną zajmie i mnie nie nakarmili. Policja mnie aresztowała i nakapary go... Ja znam policję zdać! Wy mnie nawet nie karmicie! Ja bym był za długo w areszcie, to byście mnie zabili! Co za policja? Co to jest? Brexit 2.0! Aj, debile, taki na mnie rozumieją mnie, rozumieją mnie. Mogę się uczyć. Czekaj, przez 2 godziny. A, mam teraz 3 książki przy sobie, dostałem gratisowo, ponieważ... Czemu mój plecak miał X? Czemu mój plecak ma X? Czy moje kieszenie są zakazane? Ej, mamy reputację z bezdomnymi, wynosi 0. Wspaniale. Idę stąd, policja chodzi po tych rejonach, jest przez to niebezpiecznie, kto by pomyślał? O, papier. Przed samym centrum recyklingu stoi papier do recyklingu. To jest piękne. Przepraszam, czy ma panie drobne? Przepraszam, gdzie ma drobne? Wystarczy na dzisiaj, muszę znaleźć miejsce do spania. Czy mogę ja proszę spać na kieszeni, to jest piękne. Kładziesz się w ten ciepły wiosenną noc w pobliskich drzwiach. Aha, no chyba na klamce się położyłem czy coś. Jestem taką zawieszką, nie przeszkadzać. Po paru godzinach jesteś budzony przez krzyki. Ktoś chce wejść do mieszkania, jakże wisi tam wielki bezdomny. Jednakże kiedy się tam dostajesz, już jest cicho. Ktoś leży na ziemi, nie rusza się. Dźwięk syren wypełnia ulicę. Policja i ambulans następują do ciebie. Jednakże nachodzi na ciebie chęć przeszukiwania ciała, zanim nadejdą. Czy nieżyjąca osoba... Ja sam to wezmę. Co? Policja? O co chodzi? Nagle nachodzi się świadom policji. Stoi, gdzie jesteś, nie okradaj Boga tych ludzi w olejce! Biednymi się by nie przejmowali. I wtedy zaczynasz biec, jednakże jesteś pewny, że policja pozna twoją twarz. Uciekasz, uciekasz, i panie. I, ale przynajmniej coś... O Boże, jestem czeka na blowjoba. Raczej się ten ziewam. Tak. Ej, potrzebuję czegoś, żeby się pospać. Czy ja nie byłem koło hostelu? To jest rano już! Dlaczego jest tak ciemno? Ludzie chodzą do pracy w jakiś ciemno. Zostaw to!
Nie będę grzebać w śmieciach, tam jest HIV, zaraza i pewnie jeszcze lewicowcy tam śpią. Nie mogę już nosić śmieci! Kto by to widział? Recyklingowe śmieci... Naprawdę? Funt 75? Co się stało po Brexicie? Co? Unia Europejska przestała kupować wasze śmieci? Co się stało? Tam śmieci... Ej! Pies! Mielonka, wracaj! Ej! Chcecie pogłaskać? Nie mam noża w sumie. Więc no, chcecie pogłaskać. Ej, mogę... Ej, masz drobne? Ej! Nikt na rynie! On mnie zignorował. Potrzebuję trochę drobnych. No, ja wiem. Czy oni wiedzą? Nie wiem, poszli sobie. Dlaczego ludzie ignorują bezdomnych? Pierwszy widzę. Albo funtów jeszcze gorzej. Za. Nie! Dlaczego to przeglądałeś? No klikam przypadek na śmieci, automatycznie go przeglądam. I tracę wodę z organizmu, ponieważ jak widzę te śmieci, to tfu, robię brzydkie śmieci. Dlaczego? Ja nie chcę. Mogę za taki dobry. Nic tu nie ma, dziękuję śmietniku. Dziękuję, że mi uświadomili, że ludzie nie wyrzucają tych pieniędzy do śmieci. Daj mi drobne. Proszę pomóc. Proszę cię. Ej, kobieto, daj. Ej, zmiana? A czy drobne? Ej. Wiesz? Patetyk. Jestem patyczakiem chyba najwyraźniej. Ja w sumie nie rozumiem, jestem Polakiem w Anglii, nie rozumiem, co się dzieje. Albo to było żałosne. Proszę. Proszę co? Dać ci w gębę? Dostanie robotę. Nie mogę. Kazali mi się umyć. Mogę się napić w barze jako bezdomny. 6 funtów. Ła! No, tylko zużyję 3/4 moich pieniędzy. O, schowałem się w kartonie. Nie zebrałem go. Chciałem się schować w kartonie. Takie małe moje marzenie. Od 22 nie można się tutaj dostać. Co z... Czajcie, bezdomni nie mogą iść spać po 22. Musicie przestać spać po 22. Nie śpisz po 22. Jeden. Bóg, nie śpisz w ogóle. Haha, jesteś bezdomnym 01. I normalnie, jakżebym stracił przytomność. Nie mogę wedrzeć się przez okno czy coś i zasnąć pod któryś z ławek. Mam biały kwadrat, lubię je. Jesteś zły na siebie przez to, że zawędrowałeś za daleko od schronu. To jest to, co przed chwilą patrzałem, że jest od 22 zakaz. Wcale nie odszedłem za daleko. Jeszcze bardziej wściekły jestem na to, że właśnie mają ten limit czasu. I jestem troszeczkę szczęśliwy, ponieważ jestem biały, chyba tak. Tak, jestem szczęśliwszym człowiekiem, bo jestem biały. Dobrze, że ja jestem takim normalnym człowiekiem, a na przykład takim weteranem. To jeszcze, tego jeszcze nie wolno. Ale jakby był taki czarny czy coś. O, pani, to byłby pewnie hardcore czy coś, nie? Dobrze, że jestem biały. Przynajmniej pod kapturę wyglądam jak biały. To się liczy dla ludzi. Ważne, że nie wyglądam jak czarny. Albo Meksykanin. Albo jak Trump. To jest ważne dla ludzi. To jest ważne dla mnie. Mam dużo pieniędzy, idę zjeść o jedzenie, mam zero jedzenia. Policja szuka mnie. Szuka kogoś, kto nie ma jedzenia. Mogę kupić kartę biblioteczną. Jak poprzednio byłem niezdobny, to mogę ją tylko kupić w sklepach z jakiegoś powodu. A wynajem książkę nawet. Kiedyś tego nie pozwalali mi robić. Oni wiedzą, jak myśleć o bezdomnych. A nawet się umyję czy coś. Ej, nawet nie musiałem uciekać, po prostu się umyłem. Jak chomik grzeczny. Oni naprawdę myślą o bezdomnych. Przestań być człowiekiem, bardziej zacznij być jak chomikiem. Ten pies kradnie mi kanapki za każdym razem, jak przebiega, przysięgam. Jedzenie, gdzie jesteś, co nie? Chyba se umrę, bo nie ma spożywczaka, nie. Jedzenia nie widziałem od 20 minut. Chyba nikt nie je w tym mieście, wszyscy się odchudzają. Bo tu jest właśnie. Ej, to nie jest sklep, to jest budka. Ej, poproszę. Chips! Kto widział budę z chipsami? Co za nienormalny człowiek. Jeszcze mi centa brakuje, żeby kupić chipsy. No, ten bezdomny by się zlitował. Centa mu zabrakło. Dziękuję, że mnie wygładzasz, człowieczku. Bez ciebie bym nie umarł. Muszę znaleźć miejsce do odpoczynku. Na przykład idąc w chuchu daleko i długo nic nie mogę znaleźć, więc to jest prawdopodobnie wina administracji miasta, że tak się rozbudowało miasto bez ich wątków pobocznych i w ogóle to jest ich win. Czy mogę zasnąć w kartonach, które zbieracie ode mnie? Nie będę wam przeszkadzał, nie będę głośno pluskw wrzucał wam do kartonów. Ej, o dziękuję.
Dostałem coś. Czy ja dostałem kanapkę? Czy ja dostałem jedzonko? Czy... Dostałem jabłuszko, a pani jest pani piękna. Idę spać do kibla. Nie można. Ja bym mógł. Hostel! Nie mogę wejść, bo spadł. 30 minut się spodziewam. Przestań być bezdomny, powiedziała pani w recepcji. Nawet deszcze piecia za darmo były. Chyba kogoś okradnę.